Hej, to jaka jem? Dzisiaj pokażę wam paczkę, którą dostałem od wędkarskiego Malina. Prosiłbym was, abyście weszli na jego kanał i zasubskrybowali go, bo paczka będzie zapewne fajna. A więc przejdźmy do rzeczy. Wygląda ona tak. Zaraz otworzę ją i pokażę wam, co jest w środku. Paczka była dosyć mocno zapakowana. Na szczęście udało mi się dostać do środka. No i teraz pokażę wam, co jest w środku. Są to jeden woblerek, taki bardziej jaziowy, coś takiego, bardzo fajny swoją drogą, oraz flopper popper. Jest to przynęta, która bardzo mi się podoba, jeżeli chodzi o jej pracę. Jest całkiem przyjemna. Dwa bardzo ładne spławiczki, które jakimś cudem nie połamały się podczas transportu. Mają tutaj napisy jakieś, ale nie widać ich. Obrotówkę w kolorach Fire Tiger, która jest o tyle fajna, że to czerwone to jest dociążenie, dzięki czemu będzie głębiej chodziła i zwabiała ryby, które żerują przy dnie. Oraz 14 gum. Dwie takie będą bardzo fajnie się zachowały przy dnie, gdy ryba będzie tam żerowała. Dwie takie gumki, które moim zdaniem powinny imitować krewetkę, czyli będzie głównie wykorzystywana przeze mnie na morzu, jak będę łowił coś takiego. Taką gumę jest ona, no, naprawdę spora i powinna się sprawdzić. Taka gumka, no, będzie fajnie z opadu pracowała, można ją uzbroić w hak offsetowy, jak i poprzednią jaskółeczkę, taką gumkę. Fajny kolorek ma. Białą jaskółeczkę. Taką jaskółeczkę jeszcze zafoliowaną, zieloną. Gumę taką, ona z tego co wiem nazywa się Pedal Tail. Taka imitacja robaczka. Taka mała gumeczka, wygląda tutaj bardziej na zieloną, ale tak naprawdę jest taka żółtawa. Oraz małą jaskółeczkę. Oraz ostatnia rzecz w tym filmiku, czyli metrowa miarka. Bardzo się z niej cieszę, ponieważ miarkę chciałem już kupić od bardzo dawna, ale nie mogłem się do tego zebrać. Tak wygląda cała paczuszka, a teraz powiem wam, jak to się stało, że wygrałem. Otóż pewnego dnia zobaczyłem konkurs ten na YouTubie. I weszłem w niego i pomyślałem sobie, a co mi szkodzi, wezmę udział. No i jak postanowiłem, tak też zrobiłem. Już nawet myślałem, że nic nie wygram, gdy po pewnym czasie zobaczyłem na głównej, no, filmik, w którym są wyniki konkursu. Pamiętałem tylko tyle, że mam numer coś tam 40. No i weszłem, patrzę i numer 43. Już mi się ręce zaczęły trząść, już tak nie dowierzałem. Idę, zaglądam, jaki mam numer 43. Później odezwałem się do pana, pan był bardzo miły, wszystko bez problemu załatwiłem. No i tak mam paczkę. Jeśli chcecie, bardzo zachęcam do subskrypcji kanału Wędkarski Malin oraz jeżeli ktoś chce, może też zasubskrybować mój kanał. Bym był bardzo wdzięczny, ale to już koniec, więc żegnam się z wami. Cześć.